W lutym 1798 roku Napoleon, stwierdziwszy, że planowana inwazja Wysp Brytyjskich nie jest możliwa do zrealizowania, przedstawił dyrektoriatowi gigantyczny plan podboju Egiptu, przekopania kanału łączącego Nil z Morzem Czerwonym, celem skierowania floty na ocean i zaatakowanie kolonii brytyjskich w Indiach. Napoleon zafascynowany był Egiptem, a jego wyprawa dała podwaliny późniejszym badaniom i fascynacjom tą krainą. Bonaparte wsadził na okręty sztab uczonych 175 astronomów, geometrów, mineralogów, orientalistów, malarzy, poetów, budowniczych, by po raz pierwszy dokonali badań w delcie Nilu, dotąd zamkniętej dla Europejczyków. Wyprawa ruszyła z Toulonu. Dziesiątego czerwca eskadra stanęła przed Maltą. Wielki mistrz zakonu kawalerów maltańskich nie zgodził się na to, żeby Francuzi uzupełnili swoje zapasy wody. Wobec czego oddziały francuskie wylądowały i rozpoczął się szturm twierdzy na wyspie. Trzy dni później wielki mistrz kapitulował. Flota ruszyła ku wybrzeżom Afryki. Francuzi mieli dużo szczęścia, że nie napotkali floty Nelsona. Po wylądowaniu Napoleon ruszył w kierunku Aleksandrii. Po krótkiej bitwie miasto zostało zdobyte. Następnie wyruszył na Kair. Ponieważ flota stanęła daleko od lądu na kotwicy i nie dało się szybko przewieźć z okrętu w ładunku, armia pomaszerowała przez pustynię, nie mając dostatecznych zapasów żywności. Z nieba lał się skwar, oni zaś pragnęli tylko jak najprędzej dotrzeć do studni Beda i Berket. Niestety studnie zniszczyli Arabowie. Wojsko ruszyło dalej. Po krótkiej batalii z Mamelukami Francuzi dotarli do Nilu, gdzie zaspokoili pragnienie. Poruszając się wzdłuż rzeki, ruszyli na południe w kierunku Kairu. Pod Kairem armia Ibrahim Beya i Murad Beya zagrodziła drogę korpusowi Bonapartego. Piechota francuska rozpoczęła szturm na pozycję artylerii Mameluków. Armaty zostały zdobyte, lecz jazda 6000 Mameluków odpowiedziała szarżą na piechotę Bonapartego. Szybko utworzono czworoboki. Francuzi rozpoczęli eksterminację jazdy Mameluków. Artyleria, broń i bagnety powstrzymały Arabów. Bejowie jeszcze kilkakrotnie przeprowadzali bezskuteczne szarże na francuskie czworoboki. Ibrahim Bey, widząc beznadziejność nacierania uzbrojonych w dzidy i łuki jeźdźców,
Na najeżony bagnetami czworoboki Francuzów dał mamelukom rozkaz odwrotu w kierunku Górnego Egiptu. Pod wieczór armia francuska opanowała słabe fortyfikacje w wiosce Mbabech, wycinając w pieni jej obrońców i zdobywając ogromne łupy. Bitwa była skończona. 4 dni później, 25 lipca 1798 roku, Napoleon wkroczył do Kairu. Admirał Nelson jednak odnalazł zakotwiczone francuskie okręty. Rozgromienie floty francuskiej 1 i 2 sierpnia 1798 roku przekreśliło szanse Napoleona na otrzymanie wsparcia z Europy, a także na utrzymanie z nią kontaktu. W gruzach legły plany podbicia Indii. Bonaparte jeszcze przez rok walczył w Egipcie. W sierpniu 1799 roku Napoleon opuścił Egipt i swoich żołnierzy. W 1801 roku po podpisaniu pokoju 13 000 żołnierzy Napoleona powróciło do kraju.